Wraz z coraz bliższą koronacją Karola III, media skupiają się na księciu Harrym i Meghan Markle, którzy żyją w Kalifornii i starają się stworzyć pozory niezaangażowania w życie rodziny królewskiej. W poniedziałek para pojawiała się na meczu Lakersów, gdzie zostali uchwytni na tzw. kiss cam. Jednakże, gdy Harry próbował ich pocałować przed kamerami, Meghan dyskretnie go odsunęła, co skłoniło 20-tysięczną widownię do śmiechu. To pierwsze publiczne wyjście pary od ogłoszenia planu koronacji księcia Karola. Biorąc pod uwagę protokół, w ramach którego żyli Harry i Meghan, takie odtrącenie pocałunku nie jest niczym dziwnym. Ekspert od mowy ciała, Judy James, zauważa, że para zachowuje się jak na pierwszych randkach, kiedy wysyłają sobie zalotne sygnały i pokazują poziom swojego zaangażowania. Język ciała pary wskazuje, że to Meghan przejmuje inicjatywę w kwestii odrzucenia pocałunku przed kamerą, a Harry bardziej chętnie by się pocałował. James chwali Harry'ego za to, że zrobił do kamery komediowy grymas, akceptując fakt, że to jego żona chroni ich prywatność. To miało być wyraźnym sygnałem, że jest z nią pogodzony. Ekspert zwraca uwagę, że Meghan wciąż korzysta ze swojego arsenału bycia flirciarą, aby pokazać swoje przywiązanie do Harry'ego. Czyżby para jednak nie wykofywała się całkowicie z życia publicznego?